Jednym z najmniej znanych polskich muzyków w Chicago jest Tadeusz Janik. To był 82 rok. Z tej właśnie okazji jest impreza, że uświadomiłem sobie, że mieszkam już dużo dłużej po drugiej stronie oceanu niż po tej, z której pochodzę. Także postanowiłem to wydarzenie uczcić dzisiaj. Tadeusz nie tylko gra, jest także odkrywcą i wychowawcą muzycznych talentów. Ja w ogóle wyjechałem do Ameryki, jeśli chodzi o zawodowe sprawy, to z intencją właśnie wtopienia się w amerykańskie środowisko muzyczne, nabrania tego typu ich podejścia do muzyki i nigdy nie stroniłem muzyków amerykańskich. Już bardzo wcześnie, już w pierwszym, drugim roku zaczynałem grać z muzykami amerykańskimi i było to niezwykle cenne doświadczenie, którego bym w Polsce nie zdobył. Wyjazd Tadeusza nastąpił tuż po eksplozji młodego polskiego rocka. Ja już wtedy pracowałem z Ireną Jarocką. Irena Jarocka wtedy była najpopularniejszą piosenkarką w Polsce, jeśli chodzi o ilość sprzedawanych imprez i tak dalej. Wiadomo było, sprzęt trzeba było kupować. I grałem z Ireną i to właśnie Irena otrzymała kontrakt gry w Stanach Zjednoczonych. I ja jako kierownik i członek jej zespołu, klawiszowiec, wyjechałem, miałem wyjechać z nią, ale wyjechał sam zespół. Irena dojechała dużo później z powodów, o których nie chcę mówić w tej chwili. No i w ten sposób się to ułożyło. W Stanach Zjednoczonych Tadeusz Janik zintegrował się ze środowiskiem błyskawicznie, w czym pomogła mu świetna znajomość języka angielskiego. Grał ze znakomitościami światowej muzyki. Nagrywa zaś swoje kompozycje dopiero od niedawna. Jego CD jest już na rynku. Gorąco polecamy. Tadeusz Janik, kompozytor, klawiszowiec, aranżer i producent, występował przez lata ze swoją córką, która dziś, parafrazując klasyka, poszła inną drogą. Ted uzupełnia tę lukę swoimi wychowankami. W Stanach Zjednoczonych jest olbrzymia ilość utalentowanych ludzi, od dzieci po starszych ludzi, jak zauważyłeś. To po prostu oni muzykę mają w sercu, w duchu, w kulturze. Jest to nacja wielokulturowa. W związku z tym na starciu tych wszystkich wpływów latynoskich, wschodnioeuropejskich, nawet hinduskich, nie mówiąc już o bluesowych, o tych wszystkich w sprawach rdzennie amerykańskich, to się tworzą wspaniałe rzeczy. Tym ludziom muzyka towarzyszy naprawdę na każdym kroku. Z młodymi wokalistkami rodem z całego świata w koncercie zatytułowanym Then, Now and Future wzięli udział także dobrze znani muzycy, m.in. legenda Chicago Buzz the Blues Santa Cruz. Z nim się pracuje niezwykle łatwo, poza tym bluesa gra się łatwo, jak się umie grać trzy akordy w odpowiedni sposób, no to się gra bluesa, także bardzo lubię z nim grać.